Witam na kanale Take Look. Dzisiaj zajmiemy się jednominutową naprawą odpadających gałek i obluzowanych wkrętów. Zdarza się to dość często. Chwytasz za gałkę w szafce kuchennej lub szufladzie, a gałka odpada i zostaje w dłoni. Często również zdarzają się niedomykające się drzwiczki. Powodem są obluzowane i nietrzymające zasuwki lub zawiasów wkręty. Zaraz wyjaśnię, co jest powodem takich problemów i jak się z nimi szybko uporać. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam na film. Dlaczego gałka odpada? W gałce jest ukryta metalowa nakrętka, w którą wkręcona jest śrubka przechodząca przez drzwiczki. Dzięki temu gałka trzyma się drzwiczek lub szuflady. Z czasem jednak wyrabia się gwint na końcu śrubki, co powoduje, że śrubka nie trzyma gałki. Czasem, ale rzadziej, gwint wyrabia się w nakrętce gałki, ale mój sposób naprawy jest skuteczny na oba problemy. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup nowej śrubki. Weź na wzór starą i kup identyczną nową w sklepie, ale możesz też naprawić gałkę szybko i łatwo nicią dentystyczną, która jest w każdym domu. Zwykła nić taka do szycia nie nadaje się, bo jest zbyt śliska. 10-centymetrowy kawałek nici dentystycznej nawijam na gwint na końcu śrubki na długości około 1 cm. Nić nawijam zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak to teraz pokazuję. Gotowe. Na tak przygotowaną końcówkę śrubki nakręcam gałkę. Jak widać, nie ma już luzów charakterystycznych dla wyrobionego gwintu. Teraz jestem w stanie mocno przykręcić gałkę do drzwiczek. Przyda się do tego śrubokręt. OK, przykręciłem gałkę za pomocą śrubki z naprawionym gwintem. Jak widać, gałka trzyma się mocno i pewnie, a naprawa zajęła mniej niż 1 minutę. Pamiętaj jednak, że przy bardzo wyrobionym gwincie jedynym rozwiązaniem jest wymiana śrubki lub gałki na nową. Nietrzymające obluzowane wkręty to nic nowego. To problem spotykany w wielu meblach, ale częściej dotyczy tych wyprodukowanych z płyt wiórowych niż z litego drewna. Wkręty obluzowują się nie dlatego, że wyrabia się w nich gwint jak w przypadku gałki, ale dlatego, że wyrabia się otwór, w który są wkręcane, a którego średnica powiększyła się na wskutek działających na wkręt sił. Jak to szybko naprawić? Poluzowane wkręty odkręcam. Do naprawy użyję zwykłej drewnianej zapałki, a jeśli nie masz zapałek w domu, to możesz użyć drewnianej wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Zapałkę lekko strugam, aby była cieńsza, ponieważ nie może wypełniać całego otworu. Wkładam zapałkę do otworu, aż wyczuję opór i obcinam nożem równo z powierzchnią drzwiczek. Jak widzisz, pozostał w otworze luz i tak właśnie ma być. Teraz wkręcam wkręty. W taki sam sposób naprawisz obluzowane wkręty w zawiasach, zatrzaskach i wszystkich innych miejscach, gdzie powodem jest powiększony wyrobiony otwór w płycie wiórowej lub w litym drewnie. Daj znać, jak Ty naprawiasz odpadające gałki i obluzowane wkręty. Zasuwka jest teraz przymocowana solidnie. Drzwiczki szafki będą od tej chwili przytrzymywane stabilnie na swoim miejscu. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów.